Hoduję w domu jadalne grzyby. To prawda. Jak zobaczyłem waszą reakcję na mój film Hoduję w domu jadalne grzyby, to się rzech obsrął. Ja patrzę, mówię, no kolejne mrówki, trend się zrobił. Albo po prostu jest duże zainteresowanie tematem, którym jest hodowanie grzybów w domu. Dzisiaj pokażę wam, jak to zrobić. Oczywiście nie jestem mykologiem, czyli takim specjalistą od grzybów, więc powiem to wszystko na bazie własnego doświadczenia, ale dzisiaj opowiadam wam o grzybach shiitake, które ponoć czyta się shiitake. Ale wolę shiitake. Oraz boczniak ostrygowaty. I boczniak ostrygowaty ma w sobie dużo wartości odżywczych i jest super grzybem. I zarazem grzyb shiitake z Azji, wykorzystywany nawet w medycynie. Oba te grzyby są bardzo zdrowe i bardzo dobre. Ale moim faworytem jest shiitake. Więc dzisiaj pokażę wam, jak te grzyby hodować w domu i co zrobić, żeby wyszedł wam możliwie fajny zbiór w waszym domu. Ile kasy musisz wydać, żeby takiego grzyba ostrygowatego sobie hodować? Od 30 do 60, a nawet 80 zł możesz kupić już balot grzybów ostrygowatych. Balot ten to taka po prostu kostka sprasowana, która ma w sobie grzybnie. Jest to wszystko w słomie i takich jakby wiórkach drewnianych. A balot ten jest pokryty i skompresowany taką właśnie folią, która ma zadanie trzymać wilgoć w tym balocie. No bo grzyb potrzebuje wody, grzyb potrzebuje wilgoci. Więc pierwszą, najważniejszą rzeczą jest to, czy wasz balot w plastiku ma już dziurki, przez które może sobie grzyb się wydostać, czy może jednak ich nie ma i trzeba zrobić to samodzielnie. Jeśli ma, tematu nie ma. A jeśli nie ma, to trzeba ich kilka zrobić. Tu jest przykład oryginalnych już dziur, które przyszły od producenta. A w tym balocie jest przykład już większej ilości dziur, które zrobiłem, bo widziałem, że pod woreczkiem zaczął rozwijać mi się grzyb. I ten balot czuję, że jest lżejszy, jest suchszy, bo więcej wody z tego wyparowało, bo jest więcej dziur. Żeby hodować tego grzyba w domu, musisz mieć odpowiednio nie za ciepłe, ale też i nie za chłodne miejsce. Najlepsza temperatura na hodowanie grzyba ostrygowatego to między innymi 17-19 stopni. Wilgotność to bardzo ważna sprawa. Musisz mieć też to światło co najmniej 8 godzin dziennie, żeby jednak ten grzyb miał tego światełka troszeczkę. To ta wilgotność jest czymś bardzo ważnym. Ja zastosowałem ze swoimi grzybami ostrygowatymi taki sposób, że dałem je na takie koszyki. I pod ten koszyk dałem jedną bądź dwie pełne miski wody. Po to, żeby ta wilgotność gdzieś tam z tej wody szła w ten balot. Ważne również będzie taki psikacz, spryskiwacz, za pomocą którego będziecie w stanie sobie troszeczkę grzyby fizyczne, które już wyrosną, zraszać, żeby troszeczkę tej wilgotności miały więcej. Warto byłoby jeszcze mieć termometr, który mierzy i temperaturę, i wilgotność. Dlatego, że jak zmierzysz wilgotność bez wilgotnościomierza? No nie zrobisz tego na palec. I lep na muchy. Warto mieć. Mi po 2 miesiącach zabawy z grzybami pojawiły się muchy grzybowe, które sobie na tym pasku grzecznie śpią. Muchy to rzecz normalna, one po prostu przy tym procesie wzrostu grzybów się pojawiają. Pojawiły się u mnie przez pieczarki, ale też i przez boczniaka ostrygowatego z czasem też, no po prostu się namnozieły, no. Subskrybuj kanał, by być na bieżąco. Ten czerwony guzik niech będzie kliknięty, by kolejne filmy cię nie ominęły. Będę wdzięczny. Ogólnie też polecam od razu zakupić większy balot. Jeśli macie tu ku temu warunki, to lepszy wyborem będzie ten 10-15 kg balot. Ale dlaczego większy? Dlatego, że po prostu będziecie mieli zbiorów więcej, a praca jest taka sama. Problem zacznie się w momencie, kiedy minie już tak z 1,5 miesiąca, ponieważ wtedy zacznie wam ten balot w środku usychać. Ja właśnie jestem w tym etapie, kiedy muszę ten balot, normalnie panie, wziąć go, do wanny włożyć, zalać wodą, dać mu tam w tej wodzie z godzinkę. Jest też inny sposób, można go włożyć do worka ten balot, zalać wodą, zatkać, zakleić, zostawić na godzinkę, wylać wodę, wyciągnąć, balot gotowy. Dlatego, że wraz z czasem i odporowywaniem ten balot traci tą wilgotność sobie w środku, ponieważ jeśli miałeś fabryczne dziurki z tego balotu albo powiększyłeś ilość dziurek, ja tak na przykład też zrobiłem, to ten balot cały czas tą wodę oddaje. A jeśli nam grzybnia wyschnie, to grzybni nie ma. Moi drodzy, wybaczcie, że przerywam te grzybowe, piękne historie, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że możecie wesprzeć mój kanał, klikając ten guzik tam na dole. Macie z tego kilka fajnych dodatkowych benefitów i stajecie się częścią grupy Thunder Friends, czyli ludzi wspierających moją działalność naszą wspólną Thundera. I zapraszam, obczajcie sobie. Boczniaka ostrygowatego można wykorzystać do jajecznicy, do makaronu, do tostów se możesz go wcisnąć, gdzie pierwsze trzeba go wcześniej oczywiście lekko przysmażyć i poddusić. Najważniejszym po prostu elementem przygotowania tego grzyba jest to, żeby odciąć nogę. Mi noga nie smakuje, bo jest twarda. I ten kapelusz sobie pokroić na paseczki, kosteczki, jak tam wolisz. I podusić go około 4-5 minut w nie za dużym ogniu. Czasem sobie tego grzyba jeszcze przyprawię. W szczególności sól uważam, że jest istotna, żeby ten boczniaczek nie był taki płony. I będzie git. I masz pan grzyby swoje. Jesteś w domu, mówisz: Halina, idę na grzyby.
I wracasz z grzybami za 5 minut, mordo, i będziesz miał ich 2 kilo. Wbijaj na mojego Instagrama, bo warto go śledzić. Pokazuję tam dużo fajnych rzeczy backstage'owych i z mojego życia prywatnego. No dobra, ale boczniak ostrygowaty nie jest moim ulubieńcem. Moje serduszko skradł grzyb shiitake. Uważam, że to właśnie ten grzyb jest najsmaczniejszy, najzdrowszy, albo co najmniej jednym z najzdrowszych grzybów. Tak bardzo pasuje do makaronu, tak bardzo pasuje do jajecznicy, do wszystkiego innego. On jest taki... przedobry. Z grzybem shiitake jest podobnie jak z boczniakiem. Też potrzebuje wilgotności jak każdy inny grzyb. Też potrzebuje światła. Też potrzebuje... Czekaj, bo zwoje mi się zacięły. No miłości potrzebuje też, no. Gdy kupisz taki balot, nie mówimy tu już w tym momencie o jakichkolwiek balotach ze słomy, które są zawinięte w folię. Te baloty zazwyczaj są w jednej formie. Wszystkie aktualnie balociki mają u mnie grzyby, więc weźmiemy tylko tego. I w takiej formie właśnie mniej więcej będą wyglądać te baloty, które do was przyjdą. Znaczy, no dokładnie w takiej formie. Gdy złamie się wam balot, nic w tym złego, to nadal może wypuścić grzyby. To, że on się złamał, to nie jest nic, co mogłoby przeszkodzić przyrostowi. I z takiego złamanego balotu wyrosły mi już grzyby. Dostajesz je 3 sztuki i te 3 sztuki przychodzą do ciebie i mówią: panie, zrób pan ze mną co chcesz. W pierwszej kolejności balot grzyba shiitake trzeba zanurzyć w wodzie. W tym momencie zalewam taką michę, która przygniata te baloty, bo one normalnie pływają na powierzchni. Więc pierw przygniatam je taką miseczką, zalewam tutaj wody, żeby one nie zostały podniesione przez ten opór, który będą te baloty stawiały. Jak już tylko ta miska przeleje tą wodę, to wlewa mi się to do zlewu. Aha, te baloty muszą być zatopione po uszy. Całe pod wodą. No i zatopione. Balociki są pod wodą. Nawet widać kilka pęcherzyków powietrza, które tutaj jeszcze są między miską a balotem. No i tak około 10 godzin. Tak miałem wychudzone te dwa baloty, że były tak suchutkie jak gąbki, że chciały wypłynąć i uciekały mi spod tego naczynia, więc dałem jeszcze jedną miskę, która jeszcze bardziej je przygniotła i do tego dna przyczepiła, co spowodowało, że już nie pływają i nie uciekają mi spod tego. I masz teraz 3 najważniejsze rzeczy do zachowania. 80% wilgotności około, światło 8 godzin dziennie, temperatura też około 18 stopni. Do tego też, niezależnie od momentu, procesu i tak dalej, zdarza mi się raz, dwa razy dziennie te grzyby zraszać tym psikaczem, o którym wcześniej mówiłem, który też warto mieć. Taki balot właśnie grzybów shiitake jest w stanie wypuścić wam tych rzutów 5, 8, a nawet i może 10. Wszystko zależy od tego oczywiście, jakie warunki im dochowacie, jak idealnie one będą się miały. Po drugim, trzecim rzucie, w zależności od tego, jak będziecie czuli tą wagę tego balotu, jeśli on będzie lżejszy, to na logikę trzeba sobie pomyśleć, kurde, jest lżejszy, był cięższy, co robić? Znów go zatopić, znów go topisz, znów go tą całą noc tam trzymasz pod wodą, wyciągasz, znów wchłonie tej wody więcej, znów może się rozwijać i żyć. Tak jest zawsze z każdym balotem, czy boczniaka ostrygowatego, czy grzyba shiitake. Te baloty muszą mieć w sobie tą wilgotność, jeśli jej nie mają, trzeba je podtopić i zrobić im tak zwaną płukankę po to, żeby ta woda była w środku w postaci dobrej wilgotności. Hodowanie grzybów to jest zrozumieć, czego on potrzebuje i dawać mu to, nie? W moim garażu hodowanie tych grzybów wiąże się z tym, że mam teraz w zimie niską temperaturę tam, więc muszę trochę podgrzewać to miejsce, bo gdybym nie podgrzewał tego garażu, to miałbym tam około 12 stopni. To jest już trochę za mało, a nawet 10 do 10 stopni nawet schodziło, bo w nocy było bardzo zimno. To już jest za mało, żeby grzyb wyrósł. I to spowoduje, że ten grzyb albo nie wyrośnie wcale, albo wzrost będzie mocno zahamowany. Więc dogrzewam. Ale był moment, kiedy musiałem chłodzić ten garaż, bo jeszcze przed tą zimą, która przyszła, zdarzało się, że ta temperatura w garażu miała 19-20 stopni. Więc otwierałem garaż, zrobiłem szybkie przewietrzenie, zamykałem go i nagle temperatura znów się trzymała te kolejne kilkanaście godzin. W całej tej mojej ogólnej historii przekonywania was do tego, że warto hodować grzyby w domu, jeśli tylko macie warunki, chodzi mi o to, żeby zachęcić was też do robienia czegoś innego niż tylko... No ale Grazienka fajne zdjęcie zrzuciła. Wiecie, tutaj chodzi o to, że da się robić fajne rzeczy, da się z tego mieć też benefity w postaci zdrowej żywności. To jest jakby połączenie dwóch fajnych, jak nie i więcej fajnych rzeczy naraz. To ile ja czasu poświęciłem na jakieś imprezy ze znajomymi tutaj u nas, którzy przyszli, ja mówię: chodź, ci pokażę w garażu. I idzie ze mną Andrzej, wchodzi do garażu, mówi: kurwa, grzyby, co, jest grany, Remigiusz? Ja mówię: no mordo, hoduję grzyby, no posłuchaj, nie? I nagle minęła godzina.
przy fajnej, ciekawej dyskusji. To jest zajawka i ona nie jest pewnie dla każdego, ale chcę was zachęcić, byście spróbowali, bo to może być coś ciekawego. To wszystko. Jedzcie grzyby, pozdrawiamka serdeczne, moje kochane grzyby Resigiora. Widzimy się jutro o 17:00. Jo.